Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Pojawił się Night Shark. I wcale nie jest taki drogi, jak myślałem, że będzie. Ile kosztuje Insurgent? Ten z działkiem. A bez działka kosztuje? No, w sumie też nie jest aż taki drogi. Myślałem, że ponad milion kosztuje. A z działkiem? Z działkiem kosztuje 1 350 000. A tu mamy 1 245 000. Jak wiemy, jak wiecie z mojego tuningu tego samochodu, możemy go tuningować w Los Santos Customs. Oczywiście go kupuję, bo jestem jego bardzo ciekawy. Możemy go tuningować w Los Santos. I to jest chyba pojazd nasz taki do garażu jakby. Zaraz zobaczymy. Weźmiemy sobie, możemy różowy kupić. Wezmę sobie pomarańczowy i tak, możemy go wziąć do jakiegoś garażu. Nie mam miejsca. Mam. Na drugim poziomie. O, shit. Dużo kasy poszło, trudno. Może będę miał jeszcze kasę na jakiś tam tuning, ale co mnie najbardziej interesuje, to nie tuning w Los Santos Customs, tylko tuning w naszej naczepie. To jest bardzo ciekawe i pewnie będzie trzeba to odblokować w bunkrze, zanim bo gdzie ja w ogóle jestem? Będzie trzeba to w bunkrze odblokować wszystko, zanim w ogóle go stuningujemy, no nie? Także więc do bunkra sobie zaraz zajedziemy i zobaczymy, jakie mamy tam możliwości upgrade'u tego samochodu, czy w ogóle jakieś są, czy możemy tylko i wyłącznie w Los Santos Custom stuningować tą furę? Nie mam pojęcia, ale wiem na pewno, jest to jeden z ciekawszych samochodów, na jakie czekałem. Obok Ardenta, który się pojawi niedługo, tak Night Shark też bardzo mnie interesuje i sobie go przywołamy. Od razu pojawia się możemy go pojawić do naszego garażu, to jest też bardzo ciekawe, bo normalnie jak kupowaliśmy coś z Pegasusa, z Warstock, to musieliśmy to najpierw stuningować w przyczepie za 200 000 i dopiero to nam się wtedy pojawiało w garażu. No i jest już sobie Night Shark, pojawił się od razu u mnie w garażu. Zawołamy sobie też przyczepę, naczepę. Chociaż w sumie nie będę miał tych rzeczy jeszcze odblokowanych, więc pojeździmy nim sobie trochę i zobaczymy. I zajedziemy do bunkra, zobaczymy co będziemy mogli z nim zrobić. I bardzo ciekawa sprawa, że od razu mamy go w garażu. Chociaż jest kilka takich samochodów, które możemy kupić w Warstocku i od razu mieć je w garażu. Zobaczcie sobie środek, tak on wygląda. Nawet jeśli ten samochód nie będzie dobry, to i tak mi się podoba, więc chcę go mieć w swoim garażu. Mamy takie futurystyczne, elektroniczne liczniki, tak? Tak on sobie wygląda i z tego co sobie go testowałem wcześniej, bardzo był skrętny, bardzo fajnie się go prowadziło. Ma oczywiście hak, żeby podczepić sobie jakąś tam przyczepkę, na przykład działko przeciwlotnicze, które jak doskonale wiecie, nie jest wcale takie przeciwlotnicze. Bardziej fajne jest w nim to, że możemy sobie zainstalować takie działa z pociskami wybuchowymi, powiedzmy, no nie? Więc tak, można mocno stuningować ten samochód, polepszyć jego osiągi, w sumie możemy sobie zajechać, ale tak naprawdę bardziej jestem ciekawy tego, co będziemy mogli zrobić z tym samochodem. I jak odblokujemy sobie jakieś tam, no może rzeczy, nie? Ej, zobaczcie na to. Standardowo ten samochód jednak nie ma teraz, znaczy możemy z niego normalnie strzelać, tak? A jak testowałem go w singlu, to on miał karabiny zamontowane z przodu i można było tymi karabinami strzelać dosłownie, a teraz widzę, że tego nie ma, to jest bardzo dziwne. Jestem zaskoczony. Możemy normalnie sobie... O, jest karabin maszynowy, czekajcie, jest. Możemy sobie wybrać normalne bronie i mamy karabin maszynowy. Także jest od razu karabin maszynowy, sorry, moja pomyłka. Ale myślałem, że jeśli mamy samochód z bronią, jakimś karabinem maszynowym, to już nie możemy tych normalnych broni wybrać. A tutaj mamy taką możliwość, więc to jest też bardzo ciekawe i w Ardencie chyba też będziemy mieli taką możliwość. Natomiast ten karabin maszynowy jest bardzo słaby. I żeby rozwalić jakiś tam samochód, spróbujmy może... Tu mamy jakiś samochód. I tak, nie dość, że ciężko jest wcelować. To jeszcze, żeby go zniszczyć. No właśnie, trzeba poświęcić na to dużo czasu. No, trochę trzeba postrzelać, no ale trafić jest trudno, nie? Można tam jakiś zamęt zrobić, ale niewielki. Najważniejsze jest to, co spotkamy w bunkrze.
Wezmę sobie pada, zobaczę jak się na padzie jeździ. Tak, więc to jest dodatkowa opcja, ciekawa rzecz i myślę, że jest to ciekawy pojazd, który warto przetestować. Nie jestem pewny, czy jest lepszy od Insurgenta. Chyba sprawdzaliśmy, że wytrzymywał z 3 albo 4 ładunki. No i na pewno będzie można go jeszcze jakoś ulepszyć. Tutaj w sumie jest warsztat. Zobaczymy, może teraz jak pojawi się ten samochód w multiku, to dodali jakieś nowe rzeczy możliwe do zainstalowania w nim. A też możemy sprawdzić jedną rzecz, czy jeśli zainstalujemy ten pancerz na szyby, to czy boty będą mogły nas zabić. Z tego co sprawdzałem, to policja mnie zabiła bez problemu w singlu, także tutaj raczej wyjątku nie będzie. No i powinniśmy mieć te pancerze odblokowane. Nie wiem, zobaczmy zaraz zresztą. Można go w Los Santos Customs też tuningować w online, także bardzo spoko. No i on miał dużo tutaj opcji tuningowych. Możecie sobie po... O, shit, ile kasy znowu. Płyty na okna. Czekajcie, bo... Aha. No i możemy sobie takie płyty zainstalować. No, są różne kolory po prostu. Wezmę standardowy. Płyty na drzwi. Nie wiem, czy one coś dają. Podejrzewam, że nie. Ale fajnie będzie to wyglądać. Dam sobie czarny. Osłony reflektorów. Może będzie tak jak w przypadku tampy opancerzonej, że jeśli będziemy mieli te wszystkie rzeczy zainstalowane, ten taki pancerz wizualny, no to samochód będzie się mniej niszczył wizualnie na przykład, nie? To jest też spoko, bo ja nie lubię mieć zniszczonych samochodów. Tutaj w sumie dajmy może w kolorze. Pyk. Silnik, możemy sobie ulepszyć, samochód będzie szybszy. Wow. Aha, tu możemy mieć z boku, ja wolę z boku takie... Tak customowo to wygląda. Grille, tutaj mamy dużo grillków, możemy sobie, no nie tak dużo, po prostu różne kolory. Ale możemy sobie coś tam wybrać, nie? Dobrać, jakby ktoś chciał. Kolor jest jaki jest, ja myślę, że wezmę jakiś matowy, czarny, czy coś takiego. Maskę możemy sobie, o shit, możemy sobie fajnie zrobić. Wow! No ta ostatnia jest najciekawsza, bo tak troszeczkę jeszcze chyba kierowcę osłania, taką mam nadzieję. Reflektory, możemy dać sobie ksenonowe, jakby ktoś chciał. Tablice. Ale fajnie, że dodali ten samochód. Czyli za tydzień prawdopodobnie możemy się spodziewać już Ardenta. Dajmy sobie może... O, taki macik. A teraz wygląda bardzo fajnie. Tak dla jaj wziąłem ten pomarańczowy. Możemy sobie jeszcze tutaj dodatkowy kolor jakiś wybrać. O, może weźmy sobie matowy też, ale... No, bo tutaj też te śrubki, zobaczcie sobie, kolorujemy na inny kolorek. Może coś takiego. Możemy sprzedać za 800 tysięcy, możemy obniżyć samochód, jakby ktoś chciał. Ja nie obniżam. Skrzynia biegów, turbo, koła, terenowe możemy wybrać. Chociaż te standardowe są całkiem spoko. I chyba są... Nie, nie są większe, ale ja wybiorę sobie terenowe. Nie, one nic tam nie zmieniają, jeśli chodzi o prowadzenie chyba samochodu, ale... Mi się nawet podobają. Niech będą sobie terenowe. Kolorku. No właśnie, ciekawe, czy będą pancerne. A, są zainstalowane, bardzo fajnie. Pyk. No i tyle. Cały tuning, teraz samochód powinien być szybszy. Fajnie brzmi. No i możemy nim standardowo strzelać. Długo tego Passata może cisnąć, żeby go rozwalić, nie? To jest bardzo niepraktyczne, te karabiny są i myślę, że na 90% jakieś ulepszenie do tego samochodu będzie można zainstalować. A podejrzewam, że miny będą albo coś takiego. Na pewno nie będzie tak hardkorowy jak Tampa, która ma minigany na dachu. No ale pojedziemy sobie, chociaż zobaczymy. Nie mam ich odblokowanych oczywiście, to nie liczcie na to, bo ja sobie gram też w GTA dużo prywatnie i sobie lubię te rzeczy wszystkie odblokowywać po kolei. Dlatego będzie tak jak z tampą, ten tuning pojawi się bardzo późno. Jeśli w ogóle będzie jakaś możliwość stuningowania tego samochodu w naczepie, bo nie jestem tego pewny. Możemy sobie ją teraz przywołać chyba. Wcześniej nie mogłem. Przywołamy ją sobie i zobaczymy, czy ja w ogóle mogę nim wjechać tam. Bo to jest też dosyć istotne. Możliwe, że już jakieś modyfikacje będę miał odblokowane i będę mógł zainstalować do tego samochodu. Okej, pojawiło się centrum
mobilne, zajedziemy sobie i zobaczymy, co się stanie. Czy da się wjechać, czy nie, bo jak da się wjechać, to znaczy, że na pewno jakieś tam opcje tuningowe w naczepie będziemy mieli. A jakie konkretnie, to sobie zobaczymy w miejscu, w bunkrze, gdzie będziemy mieli rzeczy do zbadania. Uwaga, coś się pojawiło? O, możemy zmodyfikować. Jest. Wbijamy i czy teraz będzie jakaś możliwość modyfikacji? To jest właśnie ciekawe, że jednocześnie i w Los Santos Customs możemy ten samochód tuningować, jeszcze w mobilnym centrum dowodzenia. Z drugiej strony nie widzę tutaj żadnych opcji poza tym, co mieliśmy w Los Santos Customs, więc trochę słabo to wygląda. Ale, a nie, tu mamy oznaczenie. Jest oznaczenie, ale chyba to też było w Los Santos Customs, albo może jakoś to pominąłem. Ale możemy sobie zainstalować oznaczenie, weźmy sobie może takie. OK. Grilla, silnik, karoseria. To żeśmy patrzyli już. Po kolei pójdziemy, bo tutaj może mi coś umknąć. Zawieszenie skrzyni biegów, turbo koła. Tak jakby nic nie było więcej, no. Ja taką miałem nadzieję, że może zamiast tych karabinów maszynowych będą rakiety, ale chyba oznaczenie pominąłem w Los Santos Customs, nie zauważyłem tego. Możliwe, że to tam było. Pamiętam, że na singlu też dawałem sobie oznaczenie tego samochodu. Nawet jeśli nie będzie jakichś tam ulepszeń do tego pojazdu, jestem ciekawy, jak on będzie się sprawował w takiej codziennej rozgrywce. Ja często używam sobie Dukesa opancerzonego jako samochodu, który zniesie więcej pocisków niż jeden tych wybuchowych, bo mnie często atakują jakieś tam opresory podczas misji. No a Dukes jest taki chyba trochę mniej przyczepny niż ten samochód, a ten samochód jest naprawdę bardzo szybki. Night Shark. Jest bardzo szybki i bardzo zwrotny, wbrew pozorom, bo jest mocno opancerzony. A da się naprawdę bardzo fajnie nim jeździć. Zajdziemy sobie do bunkra i zobaczymy, jak sytuacja się tu ma. Nie było tych opcji w ogóle w naczepie. Więc myślę, że Night Shark w ogóle żadnych opcji dodatkowych mieć nie będzie. No ale warto sprawdzić, warto zobaczyć, czy może przypadkiem czegoś tu nie przeoczyłem. Będę musiał sobie znowu wszystko chyba przerobić na badania, o ile wcześniej tego nie zrobiłem. OK. I jesteśmy. Muszę się zarejestrować jako VIP. To szybciusio. OK. I zobaczmy, co tu się dzieje. No właśnie, to mnie trochę martwi, że nie było tych opcji nawet zablokowanych, nie? Więc takie... No nie ma tej opcji. Czyli Night Shark ma tylko karabin maszynowy z przodu, który nie działa. Tutaj, jak mi podpowiedzieliście, ten karabin maszynowy jest do Insurgenta. No to słabo trochę, powiem wam. Myślałem, że będzie coś więcej. Też dziwna sprawa, że możemy go dodatkowo w Los Santos Custom stuningować. A czy tak będzie, tak samo będzie w przypadku Ardenta, który też ma karabiny zamontowane z przodu? Bardzo dziwna sprawa. Ale ten samochód wygląda na to, że nie bez powodu jest taki tani. Możemy... Właśnie, gdzie on ma te karabiny umiejscowione? Nie wiem. Spróbujmy stąd wyjechać, może zobaczymy gdzieś na zewnątrz, jak zmienimy sobie broń. Tuning jego troszeczkę kosztował, zakup jego troszeczkę kosztował. Gdzieś około 2 milionów nas to wszystko wyniosło. Mnie to wszystko wyniosło. Zobaczmy sobie teraz. Nie, no tutaj się otwierają te luki. Czekajcie, one się chyba zamykają? O, nie mogę zmienić broni. O! Chyba jakiś cheater jest na sesji czy coś. Nie, mam wszystkie bronie, co jest? Aha, chyba wiem, o co chodzi. Wiecie, o co chodzi? Chodzi o to, że jak zainstalowałem sobie te płyty tutaj, to nie mogę strzelać z pistoletu. To jest oczywiste, w Kurumie zresztą mamy takie zabudowane okna, a mimo to możemy z samochodu strzelać, prawda? A tutaj nie. Tutaj mamy teraz tylko i wyłącznie ten jeden karabin maszynowy. Okej, spróbujmy zniecić tutaj troszeczkę chaosu. Poatakujmy ludzi, pobawmy się z policją. Zobaczymy, czy będą w stanie mnie zamordować w tym samochodzie. No i czy ten samochód zniesie jakoś tam dużo ładunków. To też sobie sprawdzimy oczywiście. Czyli tak, jak chcecie strzelać z samochodu, to chyba nie można instalować tych płyt okiennych, bo one robią problemy, jak widać.
Dawaj, dawaj, wybuchaj, no kurde, co jest? Nie chcę wybuchać. Okej, okay, opony mu przestrzeliłem, także całkiem spoko. To w takim razie ten samochód nadaje się do przestrzeliwania opon. Zobaczcie, jak długo trzeba strzelać, żeby rozwalić, nie? Te działka powinny być troszeczkę mocniejsze, z racji tego, że tylko one są w tym samochodzie. No ale dobrze, jest sobie radiowóz. Zatrzymamy się i zobaczymy, czy będą w stanie mnie zabić, jak będę w środku. Wysiadają czy nie? Wysiadają, okej. Okay. Uwaga. Tak, zabiera mi się zdrowie, spróbuję zajechać tak bokiem. Z przodu byli w stanie mnie zabić, aczkolwiek widzicie, że nie wszystkie pociski do mnie trafiały, jakby, nie? Z boku do mnie strzelają i też zdrowie mi uciekło, chociaż coś to jednak daje, nie? Ta osłona z boku. Także bardzo w porządku. Okej, okay, tak wygląda sobie Night Shark. Co o nim myślicie? Jest bardzo szybki, to jest na pewno jego plus. On jest tak do takich szybkich akcji. Ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.